Siema ludziska, z tej strony Dziekonia Szogo, a dzisiaj jestem bardzo zadowolony, że mogę dla was nagrać ten poradnik, jak ogarnąć mikrofon w Paydayu Trójce, ponieważ mikrofon w tego typu grach jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ o wiele bardziej, lepiej, przyjemniej, wygodniej gra się z mikrofonem. Mianowicie w Paydayu Trójce możecie grać z kolegami z Xboxa oraz z PlayStation. Ogólnie jest krosik włączony, to jest bardzo fajne i wygodne, więc... Jak to zrobić? Ustawienia, dźwięk. Tu się upewniamy, że mamy włączoną komunikację głosową na wyły, czyli włącz. Niżej mamy głośność komunikacji głosowej, czyli jak słyszymy głośno innych, głośność mikrofonu, czyli jak głośno słyszą nas, to co mówimy. Jak widzicie, nie mamy wyboru mikrofonu, opcje są dość ograniczone, mamy tylko aktualnie wykrycie mikrofonu, nie da się ustawić przed przycisk, to jest dla mnie jako streamera dość upierdliwe. Ponieważ jak gram z randomami, to jak mówię do was podczas live'a na przykład, to oni też to słyszą. Więc tutaj wam pokażę, jak wybrać, ustawić mikrofon z komputera, który nas interesuje, żebyśmy byli słyszalni w grze. Dodatkowo pokażę wam, jak ustawić zestaw słuchawkowy, żebyście słyszeli innych też na słuchawkach oraz grę. Gramy start na klawiaturze. Mamy głośniczek w prawym dolnym rogu, klikamy na jego prawym. Dźwięki. Najpierw wam pokażę, jak ustawić mikrofon. Wchodzimy w zakładkę nagrywania. Klikamy na tutaj mikrofon, który nas bardzo interesuje, który używamy, jest lepsza jakość, wiadomo. Jak widzicie, ja używam Blue Yeti X. Tu jest taki zielony dzyndzelek, to znaczy, że mam jego ustawionego. Tu wam wytłumaczę, jak to działa. Klikamy na przykład tutaj na mikrofon prawym przyciskiem myszki. I musimy po prostu zaznaczyć dwie opcje. Musimy zaznaczyć ustaw jako urządzenie domyślne oraz ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne. No i wtedy koło tego mikrofonu się pojawi ten zielony dzyndzelek. Pokażę wam, jak to działa. Widzicie, tu i tu jest teraz dzyndzelek. Klikamy jeszcze to drugie, komunikacyjne. No i teraz widzicie, tutaj dzyndzelek zniknął. Ja sobie to stawię z powrotem, bo bardzo lubię ten mikrofon. Przez chwilę to mogę mnie tu przerwać, bo wiecie, jak to zmieniłem, to na OBS, na którym wam nagrywam ten filmik, mogło mnie przez chwilę nie być słychać. Dobra, jeszcze z takiej fajniejszej opcji klikamy prawy właściwości. Tu możecie sobie testować mikrofon. Polecam to robić zawsze na słuchawkach, byście nie mieli przesterów z głośników. Zaznaczycie to za stosuj i możecie sobie zrobić teścik. Poziomy. Tutaj sobie ustawiacie mniej więcej to samo, czyli głośność mikrofonu zaawansowane. Tutaj polecam odznaczyć tryb włączności, żeby wam po prostu tam Windows się nie wpierdzielał, bo on lubi czasem podgłosić, przyciszyć i pobudaj przez stary, co nie jest za miłe, wierzcie mi. No to tyle, jeśli chodzi o ustawienie mikrofonu. Teraz jeszcze szybki tutorial, zrobić tak, żeby mogli słyszeć innych na słuchawkach. Wybieramy urządzenie tak samo, tutaj teraz interesuje. To samo, po prostu widzicie, jest dzyndzelek, prawy, domyślny, urządzenie komunikacyjne, czyli to samo, co przy mikrofonie. I też polecam tutaj w tej sytuacji zaznaczyć sobie tutaj, znaczy odznaczyć, żeby tutaj Windows się nam nie wpierdzielał, nie podgłaszał, nie przyciszał, bo to jest dość upierdliwe. No i w sumie tyle. Więcej nie ma tutaj powiedzieć, nie ma co... To jest wszystko po prostu, ludzie. Nieskomplikowane, proste. Mam nadzieję, że dobrze się będziecie bawić w Paydaya. No ta komunikacja głosowa dla mnie w tej grze to jest podstawa. Update wyszedł wczoraj, dosłownie w Halloweena. No, to moje gierki.